Od dzisiaj właściciele budynków jednorodzinnych mogą składać wnioski o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych. Właśnie wystartował nabór uzupełniający. Potrwa bardzo krótko, zaledwie do 4 lutego. Mimo ograniczonej pracy magistratu, dokumenty należy składać osobiście w wersji papierowej, zanosząc je do pokoju 129 w budynku przy Mickiewicza. Będą dwa kryteria wyboru grantobiorców. Beneficjenci nie mogą zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz miasta Suwałki, a dach budynku, na którym będą montowane panele fotowoltaiczne, nie może być pokryty eternitem. Spełniający warunki mogą uzyskać wsparcie sięgające do 65% wartości inwestycji. Dofinansowanie będzie miało formę refundacji poniesionych wydatków. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie um.suwalki.pl. Wynika z nich, że o zwrot części nakładów mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza.